Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym. Dlaczego wielu przyjmuje komunię świętą w stanie grzechu ciężkiego i co oznacza przyjąć ją niegodziwie? A także z okazji niedzieli misyjnej i rozpoczynającego się tygodnia misyjnego rozmowa z krajowym dyrektorem papieskich dzieł misyjnych. Oraz o rewolucjach w emeryturach, które szykują się już w przyszłym roku. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.